w ta strona, bo tam, tam numery rosną, myślę. Tam, tam, w tamta strona. To będzie tu. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Tu będzie dobrze. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wielka Pasia. Szeroki drugi. Krzesła jeszcze. Gumowych drzew i jajcatych kółek. Ale co my zapomnieli. Bardzo uprzejmie panu dziękujemy. Do widzenia. Daj rynka. Daj rynka, bo lutniesz. Zawsze tu dziś. To z tej strony. Dziękuję. Cześć. Fajny synek. Dziękujemy, nie? Fajny, fajny. Jak te tasie. Jak te torby. Jo? No przecież. Dwa razy mocniejsza od imię. A ty się z gentleman. Wiem to. Ja mogę wziąć ten paryzor. Daj. Gentleman. Jak tu jest fajnie. Czy ja wiem. Czemu my nie możemy jak normalni ludzie spędzać urlopu w Szopienicach u Ewalda na działku? A kto mi powiedział, że mamy piękny, luksusowy domek w górach? A bo mi szwager w głowie namieszał, już to on umi. Je, Runia, ty tak dużo nie godaj, to lepiej szukaj tego numeru 120. Tam było 115, to już musi być kaś blisko. No kaj, w takim czymś. Ty myślisz, że co, że szwagier będzie w takim czymś mieszkał? Jego hacjenda musi mieć co najmniej 3 gwiazdki. I solarium. I solarium, na pewno. I klimatyzacja, bo kurde, nie wytrzymia już, no. I sauna. I sauna, a w saunie klimatyzacja. Znaczy, gdy się klupni, w saunie niepotrzebna jest klimatyzacja. A jak będzie upał, to co? Klimatyzacja zawsze się przyda. Ty, a może on ma jeszcze te bicze szkockie? Andzia. A ty jest głupi. Ty nie wiesz, co to są bicze szkockie. To są takie podwodne masaże w basenie. Ty, a może basen też ma? Basen ma przede wszystkim. Ten pierun jest bogaty. Na pewno, bo basen, wierto, a w basenie klimatyzacja. Czekaj, 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 bo tu już mamy 121, 120... Czekaj, było... stój, moment. Tam było 119, no. To tu ma być 120, a jest 121. Nie, wcale nie masz racji, bo tu lecą numery nieparzyste, jest 119, 121, to 120 powinno być tu. No to co, dom zniknął? A może mamy zły adres? Dobry, na pewno dobry, powiedział 120. No to są dwa wyjścia. No. Albo tu przyszedł David Copperfield i ten dom zniknął. Albo? Albo mieszkamy na tamtej budowie. Bercik, to musi być tu, bo tu jest Mercedes od Ernesta. No chyba się spełniają moje najczarniejsze sny. No, witam! Witam! Dzień dobry! Dobrze, żeście są! Cześć, Ernest. Cześć. I to jest ten dom. No? Przecież to jeszcze nie jest fertig. Tu mamy mieszkać. Jeszcze rok i będzie cacko, nie? Jaka jest ta moja klimatyzacja? Klimatyzacja? Zamontujemy. Wiesz, jak to dobrze robi w upały? A mój basen? Basen tu. Błękitno woda, taras, parasolki, leżaczki, te sprawy. A moje bicze szkockie? No bicze szkockie, będą bicze szkockie. Andzia, nie ma sprawy. Do ciebie wszystko. Ja, ale kiedy? No kiedy? Rok, dwa, no w każdym razie już bardzo niedługo. Ernest, co ty masz za drabina? Patrz, jak do mutanta jakiegoś, czy co? I co, my mamy tu w tym mieszkać, ja? W tym, Andzia, oszalałaś? Ale ty chyba masz dla nas jakiś apartament, nie? I to trzygwiazdkowy najlepiej. Oczywiście, że mam. Proszę bardzo. Doprawdy nie rozumia, o co wam chodzi. Przecież jak ci Bercik powiedział, możesz mi naprawić całe zło, jaki żeś mi wyrządził, pod warunkiem, że będziesz pilnował mojego domku w górach. Naprawdę tak ci powiedział? No nie pamiętam, pamiętam domek w górach. No ktoś tego przeca musi pilnować, nie? Ja muszę wyjechać. To co, mam stróża wynająć? Kurde, fajno, elegancko, zagraniczna przyczepa. Góry, las, rzeka. No czego wam jeszcze więcej trzeba? A moje trzy gwiazdki? Jak będzie pogoda, to będziesz miała 3 miliony gwiazdek. No, liczę na was. Pilnujcie tego wszystkiego, szczególnie dejcie pozór na sprzęt, bo tu się tacy różni kręcą. To na razie. Cześć. Na razie, cześć. A, Bercik. Co? Proszę cię,
Niczego się tu nie chytaj, ja? Jo? Andzia, proszę cię, pilnuj go. Niczego tu nie buduj, choćbyś nawet uważał, że coś jest źle. Wiesz, choćbyś coś... nic nie poprawi, dobra? No dobra, przecież ja tu przyjechał odpocząć. Też mam taką nadzieję. Na razie. Na razie. Cześć. Cześć. Uważaj, żeby ci nie zabuksowało. Dwójki, dwójki! Kasia! Bardziej w lewo, no. W lewo. O, tak, dobrze, dobrze. No. Szybciej, szybciej. No co szybciej? Jak szybciej? To pchaj szybciej. Nie mogę. To co? Mam przebierać nogami? No dobra, to zmiana. Jaka zmiana? Przecież losowaliśmy, kto kierowca, a kto silnik. Kasia, wiesz co? Chyba się zatarłem. A miałem takie plany, że podczas wakacji nie będę nic robił. Żadnej fizycznej pracy. Masz. Daleko jeszcze? Jakieś 300 kilometrów. Co? Poczekaj, źle patrzę. Od strony morza. Jesteśmy tu. Jakieś 3 kilometry. No, dobra, jedziemy. Ale już nie dam rady. O Jezus, to po co kupowałeś niemiecki samochód? A bo Bercik mnie namocił, no. Mówi, że to takie solidne auto. Chociaż powiem ci, że to jest solidne auto, no. Tylko silnik czasem się psuje. No, nie martw, jedziemy. Jedziemy. Łatwo powiedzieć, jedziemy. Bardziej teraz w prawo. A wiesz, co jest w tym wszystkim najgorsze? No? Niepotrzebnie zaprosiłeś Zbyszka z Kasią. I też żeś im nagodą o tym trzygwiazdkowym apartamencie. No, nie pamiętam. Może, że coś napomknął. Ale na pewno zapomnieli. No, oni by zapomnieli. No, może tu nie trafią, jak myślisz. Na pewno zapomnieli. Wiesz co, Zbyniu? No? Jedno mnie w tym wszystkim pociesza. Co? Trzygwiazdkowy apartament. No? Wszystko mogę znieść, ale chciałabym jedne wakacje spędzić w luksusie. Pokój z balkonem, basen. Zbyszku? Tak? Będą bicze szkockie? Będą, będą. A sauna? Sauna, Kasiu, to już jest. Co? Ojej. Sauna to już jest. Ojej, ja też jestem zmęczona. O, widzę, widzę. O Jezus, warto się czasem pomęczyć. Ale nie martw się, będzie klimatyzacja, ochłodzisz się, odpoczniesz. Obiecuję ci, to będą cudowne wakacje. Jedziemy. Kasia, bardziej w prawo, w prawo. O tak, tak. Chyba jadą. Skąd wiesz? Widzę niemieckie auto. To ten? No, trochę z dykty, ale jakoś jedzie. Oj, ubyło mu koni mechanicznych, ubyło. Ostał mu się ino jeden. Jak temu krakowiaczkowi. Ale za to jako cicho praca silnika. Ty faktycznie to jest Zbyszek. Może byś mu pomógł. Co mu pomagać, jak on już dojechał? Leci! Cześć! Zbyszek! Idziemy! Zbyszek! Berci! Witam! Witamy chlebem i solą, z tym, że soli jeszcze na razie u nas nie ma. Nie, 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 nie. Ale reszta jest. Poczekamy do wieczora. Ciepło to dzisiaj u was. Ciepło grzeją. Tobie też ciepło, nie? No. Mnie naprawdę jest ciepło.
A... To gdzie nasz pensjonat? No tu, ale szwagier się coś ociągał z budową. Chyba mi nie powiecie, że to ten jest niewykończony. Ale wiesz, jako tu jest fajna rzeczka za dumym. Tak? Zbyszek, wracamy do Warszawy. Co takiego? Odpala i jedziemy. Kasia, przecież nie zwariowała, mam cię pchać do Warszawy? A co to ja, dwusów jestem? Nic mnie to nie obchodzi, jedziemy. No to pozwól chociaż się zatankować, Kasia. Nie, ty zawsze sobie znajdziesz wymówkę. Jedziemy. Kasia, nie jedziemy. A to dlaczego? A to dlatego, bo jak ci to wytłumaczyć? Poczekaj, ja jej wytłumacza. Bo on jest jeszcze niedotarty. Poza tym trzeba zrobić przegląd, olej uzupełnić. A potem dopiero pojademy. No chodź, Zbyszek, ja ci to wytłumaczę. One się na pewno jakoś dogadają. Krakowiaczek jeden, ja mam takich siedem. Tak. Pięknie tutaj, prawda? Może i pięknie, ale jeżeli myślisz, że ja będę spała na budowie, to ty się grubo mylisz. Na jakiej budowie? To jest porządna willa. Może to kiedyś będzie porządna willa, ale na razie nie. To będzie luksusowy dom. Zapewniam cię, Kasiu, że jeszcze w takim domu w życiu nie mieszkałaś. Prawda, Berci? Tak jest. Nie ma to tamto. Znaczy, morecht. Dobrze gada. Nie ma to tamto. Oczywiście, że w czymś takim to ja nigdy nie mieszkałam. I nie mam zamiaru. I nie musisz. Ernest o wszystkim pomyślał. A co to takiego, Andzia? Namiot. Namiot? O, widzisz, Kasiunia? Dzisiaj będziemy spali pod namiotem. Jakie to romantyczne. Ja mam spać w namiocie? Ty wiesz, kiedy ja ostatni raz spałam w namiocie? Kiedy byłam w Zuchach. No dobra, wyście są gośćmi, to będziecie spać w przyczepie, a my z Andzią będziemy spać w namiocie. Nie? A póki co, żeby nam się dzisiaj darzyło. A ty w ogóle umiesz rozłożyć namiot? Dziąchają w życiu nie takie rzeczy rozkłodą. A tak. Powiem wam, Bercik jak kiedyś wjechał czołgiem, to 10 namiotów skasował. I to jakich? Z łóżkami. Czekaj, czekaj, bo tu trzeba chyba najpierw... Najpierw musisz połączyć te rurki. Kobieto, co ty możesz wiedzieć o rozkładaniu namiotu? Ale... Nie ma ale. Słuchaj specjalisty, chyba ci Zbyszek powiedział, że oni takie namioty rozkłodą, nie? Ale ciekawe, czy z tym się poradzisz? Nie ma problemu, noprzu trzeba wleźć do środka. Tak? Halo? Bercik, hajś ty jest! Halo? Bercik! Jezus Maryjo! Halo? Już myślę, że się udusza. Zobaczysz, będzie cudownie. No rozchmurz się. Najważniejsze, że są góry i miłe towarzystwo. O widzisz, przyczepę nam dalej. No. A może byśmy tak ten? No. Co? No wiesz co? Teraz? No dlaczego nie? Oni są zajęci. No co tak siedzisz jak malowano lalka? Wchodź do środka i mi pomóż, nie? Daj mu instrukcję. Nic nie widzę, bo jest ciemno. No to se zaświeć zapalniczką. Chyba ogłupią. Chcę, żeby wygadamy się tu spolili. Uważaj na ten! Ała! Zwariowałeś? Zaczekajmy do nocy. Oj, czuję, że nie doczekam. Mówiłeś, że będzie bez fizycznej pracy. Ale czuję, że mam dużo sił. Nie. O tak, nie, tak. A w nocy. Dopiero w nocy. No uważaj trochę. Co się tu dzieje? O, widzisz. Niektórzy nie czekają do końca nocy. Zbyszek, na pomoc! Czekaj, to jakaś poważna sprawa. Ty mu zawsze pomagasz w tym? Oj, Kaśka, tobie tylko jedno w głowie, no. Widzisz, że coś jest nie tak. Berci, tu! No i co jest, królu namiotów?
Chyba, że trochę wyszedł z sprawy, wiesz? No i gotowy. O, nie myślałem, że to taka ciężka praca. Ja też nie myślał, że w te wakacje się tak narobia. Ja też. Bercik, ale od teraz żadnych gwałtownych ruchów, żadnego wysiłku, nic. Może recht, albo wakacje, albo szychta, legumy. Tak jest. No o. I teraz jak żeście się odpoczyli, to może pójdziecie na zakupy? O, na pewno nie. On ma recht. Bercik, Zbyszek. No dobra, pójdziemy, ale może po kolacji, nie? O. Ciekawe, po kolacji. A co będziesz jot na kolację, jak żeście wszystko zjedli do tego waszego krakowiaczka? No, chyba że coś upalujecie. No dobra, no. One mają rację. Zjodłby ich coś. No i tu masz lista. No, tu masz moją. I no tak, o, raz, dwa to kupimy. A tu masz drugą. Proszę. Mam nadzieję, że połowa tych rzeczy nie będzie. Ja też tak myślę. No, jak wszystko jasne, to tu o kilometr jest taki spółdzielczy dom handlowy. Tylko nie kupujcie... Wiem, wiem. U prywaciarza. Oni zawsze mają dwa razy drożej. Kaj? W spółdzielczym domu handlowym. Zapamiętasz, SDH. Jak? S jak Zygmunt, D jak żyć i H jak... Dobra, wiem, zapamiętam. Dobra, idziemy, chodź. Jesteśmy! Brawo, chłopcy, widzę, żeście się spisali. Kupiliście wszystko? Ja już chyba mam dość tego odpoczynku, wiesz? Ja chyba też. No to odpocznijcie się teraz, a my wam z Kasią zrobimy kolację. No, no, chyba się należy. No. W końcu my zasłużyli, nie? Tak jest, nie ma to tamto. Warto by jeszcze zrobić ognisko. Kapitalny pomysł. Ale z czego? No jak to? Trzeba zrobić kamienny krąg i narąbać drewna. No, las jest tam, a siekierę też tu gdzieś widziałam. Fajny pomysł. Bercik! Co zaś? Nic, nic, ale może byś tak wziął Zbyszka, jakbyście przynieśli kamienie do tego ogniska. A tu nie ma kamieni. Jest kamieni pełno rzeka, chodź. Nie wygrosz z babą. Chłopcy, siedzicie i słuchacie szumu rzeki? Odpoczęliście? Nie. Dziewczyny, litości. Co znowu? Nic. Jeszcze drzewo. Weź to, ty się zwiększy. Odbiło. A może chcieli sobie poobcinać ręce, żeby nic nie robić, co? Samo okaleczenie, ja? Tak jak przed wojskiem. Bardzo śmieszne. No takie, żeście są mądre, to same porąbejcie. O właśnie. Za porąbane facety. Tylko drewno, nie porąbane. Co? W sieci pokażę, jak się to robi. Dobra, ta siekiera. To wyjdą. Patrz, to się robi tak, to się. O. I ci pokorza. O. Stawio. Się celuje i się robi tak. O! Pokaż. Ta sama siekiera. Jak ona to zrobiła? W jednym rynku. Czekaj, ja ci będę trzymał. Tam, nie tam. Czekaj. O tak właśnie. O! Ha. Bingo! Bingo! Jak tam? Fajnie. Nic tak nie męczy, jak urlop w górach. Ja mam takie wrażenie. Robota na kopalni to przy tym pikuś. Tak? No, ale na dzisiaj już chyba koniec, nie?
No nie wiem. Tobie się jeszcze robić chce. Nie, ale Kasi obiecałem. Co? No wiesz co? A, no mąż, ja też obiecał. Kasi? Nie, Andzi. Aha. No to co? Chyba damy radę, nie? My są pancerni. Bez walki się nie poddumy. Wiesz co? Hop na wakacjach to jest bardzo fajna rzecz. To się może zawsze do czegoś przydać. Bardzo dobrze, jak czasami trochę popracują. Przynajmniej raz. Ja jestem tego samego zdania co ty. Ale wiesz co? Dla mojego to jeszcze nie jest koniec roboty. O, dla mojego też nie. Są wakacje. Trzeba ich wyeksploatować. Maksymalnie. Chłopcy, kolacja. No masz. Ty, chyba my ich przeeksploatowały. Trudno. Idziemy grać w szachy. W Górnym Śląsku całymi dniami bieli Hanesy się z korolami.